Dzień dobry Państwu. W naszym studio Centrum Edukacyjnego Powiśle po raz kolejny witamy Pana Marcina Karlińskiego, prezesa Stowarzyszenia Świętego Michała Archanioła. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Panie prezesie, chyba wielkimi krokami, to już jest perspektywa być może kilku dni, a więc może kilkudziesięciu godzin, zbliża się podjęcie decyzji dotyczącej odkupienia od syndyka, tak? Nazwijmy to tej masy upadłościowej SKOK-u Wołomin. Decyzji dokładnie dotyczącej dalszego trybu postępowania w procedurze sprzedaży SKOK-u Wołomin. Tej nakazanej prawem procedurze otwartego przetargu dla instytucji bankowej i sprzedaży w całości. W związku z tym, że pierwszy przetarg odbył się 25 marca w sposób bezskuteczny, czyli na zasadzie takiej, że nie było ofert kupna. Być może do końca tego tygodnia, bo zdaje się takie są terminy, do 12 chyba nastąpią jakieś sugestie ze strony syndyka w kierunku sędziego komisarza, jak w dalszej perspektywie będzie sprzedaż SKOK Wołomin przebiegać. Przypomnij, sędzia Zalewski, a syndyk Kochański. Tak jest. To sędzia powołany, powiedziałbym, w trybie nagłym, a syndyk ciągle ten sam. Od 4 lat, który w pierwszym swoim wystąpieniu zażądał bezprawnego rozstrzygnięcia kwestii sprzedaży SKOK Wołomin, mianowicie sprzedaży bez przetargu. To pierwszy wniosek syndyka sprzed 4 lat i być może teraz po tych 4 latach dojdziemy do podobnego rozstrzygnięcia ze wszech miar niekorzystnego społecznie, finansowo, a ze wszech miar korzystnego dla, mówiąc w cudzysłowie, grupy przestępczej, ale tej grupy przestępczej nie realizującej tą operację na poziomie operacyjnym, ale grupy przestępczej, powiedziałbym, takiej usadowionej w najwyższych organach państwa odpowiedzialnych za nadzór finansowy i wymiar sprawiedliwości. Bo postępowanie upadłościowe to w przypadku banku formuła szczególna mająca zabezpieczyć klientów banku jako tych członków instytucji pewnej, gwarantowanej konstytucyjnie bezpieczeństwa wkładów bankowych. Stąd tak szczególny przebieg tego postępowania upadłościowego i tej formuły sprzedaży, która wymusza zastosowanie prób sprzedaży w całości w celu ochrony interesów klientów przede wszystkim, jak również w celu skutecznej windykacji tych przestępstw, do których mogło dojść w przypadku upadłości banku. Jest to procedura stosowana w prawie upadłościowym od czasów przedwojennych, to jest oparte na prawie z 1932 roku. I skuteczna, do tej pory stosowana, te upadłości banków, które mieliśmy za czasów III Rzeczpospolitej, Banku Staropolskiego i Agrobanku, takim trybem przebiegała. Zawsze ta sprzedaż, przetarg tam nastąpiła. Tutaj, jeżeli tej grupie przestępczej zlokalizowanej, tak jak powiedziałem, na szczytach państwa uda się wymusić niepodjęcie skutecznej próby sprzedaży, no to dojdzie do precedensu. Klienci SKOK Wołomin nie odzyskają swoich depozytów, nie przejdą na rzecz banku nabywcy, a przestępcy tak naprawdę mogą już w sposób jawny, legalny uwłaszczyć się na tych wyłudzonych stamtąd kredytach, a przypomnę, że w tym przypadku powinno to być pod szczególną kuratelą nadzoru
nadzoru tego, powiedziałbym, ministerialnego, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nad tą kwestią, dlatego że mamy tutaj do czynienia z absurdalnym poziomem wyłudzeń kredytów sięgających 93%, więc nie ma tutaj mowy o przypadku, jest to bardzo dobrze zorganizowany proceder. Proceder, który, jak wskazują wszystkie znaki na niebie i na ziemi, odbywał się tam od początku, który zaangażowany był nadzór i może z tego powodu tak trudno i z taką machiną urzędniczą spotykamy się my jako poszkodowani, jako stowarzyszenie, próbując wymusić nic więcej, tylko respektowanie prawa w tej materii. To jest taki absurd tego postępowania, że tych kilkaset osób poszkodowanych jest jedyną grupą zainteresowaną w prawnym przebiegu postępowania upadłościowego. Cała reszta jest przeciw od początku do końca. Czyli poseł, przepraszam, nie poseł, a sędzia Zalewski może podjąć taką decyzję, która jest najbardziej na rękę tej tak grupie jest przestępczej, czyli odstąpić od sprzedaży przetargu w całości, tak, w formie przetargu, prawdopodobnie jakiejś jednej instytucji bankowej, bo to byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie, które by zmusiło, z tego co rozumiem, tą instytucję bankową, która by nabyła, do windykacji tych niespłaconych kredytów. Tak, oczywiste jest to, że pula tych kredytów 3 miliardy prosi się o windykację, chyba że interes tych, którzy wyłudzili te kredyty, jest tak wysoko zlokalizowany politycznie i tak wpływowy, że taka windykacja nie jest w tym układzie politycznym możliwa. Wtedy prawo zostanie złamane, nagięte, możemy nazywać to jak chcemy. Ta jedna sfingowana, nazwijmy to, próba sprzedaży i wyceny tego majątku, no bo jeżeli nikt się nie zgłasza z instytucji bankowych do kupna czegoś o nominalnej wartości 3 miliardów za tą przysłowiową złotówkę plus roszczenie deponentów, czyli 110 milionów złotych, majątku, który został wyceniony, samych nieruchomości, nie mówię o majątku dłużników osobistych, na 600 milionów złotych. Potem dziwnym trafem przeszacowanych na 70 milionów, no to możemy powiedzieć, że jest absolutna dyscyplina w polskim sektorze bankowym i nikt nie śmie wkroczyć w interesy dysydentów postępowania upadłościowego Skokłomin, tym, którym zależy na niewyjawnieniu tajemnic. My postaramy się te tajemnice tutaj po kolei ujawniać. W odcinkach. Tak, zaczęliśmy od tej tajemnicy, jak ja to nazwałem, może na wspak trochę w tym czasie Adwentu, tajemnicy radosnej, ale radosnej dla grupy przestępczej, mówiąc w cudzysłowie, czyli tej tajemnicy nieudanego pierwszego przetargu, prawda, na sprzedaż Skokłomin i być może jej konsekwencji, czyli odstąpienia decyzji sędziego Cezarego Zalewskiego, która może zapaść już nawet jutro. Nawet jutro, tak, o odstąpieniu od dalszych prób sprzedaży Skokłomin w przetargu. A takie próby są w sposób oczywisty możliwe, dlatego że to oszacowanie tego majątku na złotówkę, no jest pewnym absurdem. To, że pieniądze zostały wyłączone, czyli te 200 milionów, które już zostały spłacone z masy upadłości, a dosypane tylko do tej masy upadłości 300 tysięcy, tak żeby wyzerował się bilans, bo tyle brakowało do 119 milionów, stąd wyszła złotówka. Ta kwota może być dalej dosypywana w kolejnych przetargach. Pieniądze wpływają cały czas do Skokłomin i od 1 stycznia też absurdalną zupełnie decyzją, nie trzymającą się tutaj jakichkolwiek fundamentalnych zasad, pieniądze najpierw zostają wyłączone, te, które były spłacane z kredytów do 1 stycznia 2019 z masy upadłości, a teraz nagle od 1 stycznia decyzją sędziego są włączone, czyli tym razem już wpływają do masy upadłości. No, absurd goni absurd. Jest to jakaś formuła, wydaje się, skierowana do swoich. Zobaczymy, czym to się skończy. Będziemy tą sprawę
kontrolować i nagłaśniać. Jeżeli dojdzie do tego, o co grupa przestępcza zabiegała od początku, a co ustami syndykatu zostało wyartykułowane 4 lata temu, że on żąda odstąpienia od przetargu i sprzedaży z wolnej ręki, no to będziemy te tajemnice z Kogłowym kolejne wyjaśniać i próbować wywierać presję na wymiar sprawiedliwości, aby zajął się na poważnie aferą z Kogłowym, czyje interesy stoją za tym, żeby te pieniądze wyłudzone w 93% ze Kogłowym się nie znalazły, komu na tym zależy, dlaczego jest tak wpływowy, że potrafi naginać prawo, podejmować decyzje z dnia na dzień, korzystać z afery KNF po to, żeby kluczowe decyzje w przypadku Skogłomi w tle tej afery podjąć, w trybie wojskowym, siedmiodniowym te decyzje podejmować. No, wszystko to wygląda jak jakaś kompletna ustawka. Nie ma innej możliwości niż monitorowanie tego w mediach, dlatego że postępowanie upadłościowe jest jedynym postępowaniem sądowym, które jest jednoinstancyjne. Czyli nie ma żadnych możliwości odwoławczych. Co sędzia Cezary Zalewski, powołany niespełna 3 miesiące temu do tej komisarz. Sprawy, sędzia komisarz, tak, sobie wymyśli, od tego nie ma żadnych instancji odwoławczych. A jego decyzja w przypadku samego Skowołomin warta jest 3 miliardy niezwindykowanych wierzytelności. Jeden człowiek dysponuje taką mocą sprawczą. To jest jedyny typ postępowania i można powiedzieć, że w prawie polskim celowo utrzymywana ta jednoinstancyjność, no po to, żeby można było ręcznie sterowanymi metodami takie afery, jak afera Skogłomin, tuszować. To, że da się to zrobić, to macie Państwo przykład na przykładzie firmy pana Krzysztofa, który Ząbkowskiego, który tu niejednokrotnie występował, że można wyzerować wartość firmy z 40 milionów na złotówkę. Tutaj mamy zrobione z 3 miliardów 100 milionów, to też jest niezły wynik. I w związku z tym, że jest to, tak jak powiedziałem, jednoinstancyjne postępowanie, będziemy próbować tą instancję medialną tutaj wykorzystać i wywrzeć presję na aparat sprawiedliwości, aby jednak ta wycena rynkowa i sprzedaż rynkowa w przetargu instytucji bankowej, mimo tych przeszkód, które tu występują i oporu materii, nastąpiła. Czy są jeszcze jakieś inne powiązania z innymi aferami finansowymi, które się odbywały w tak zwanej trzeciej RP? No, jedną ze słynniejszych afer była afera ArtB, gdzie jej główni beneficjenci nagle wyjechali z Polski, znaleźli się na Bliskim Wschodzie i dalej swoje interesy prowadzili już w państwie położonym w Palestynie. Czy z tamtą aferą są jakieś powiązania, nie wiem, personalne, finansowe, czy jakieś inne z tym, co się później działo kilkanaście lat później w Skoku Wołomin? Jak najbardziej tak. I personalne oczywiście i można powiedzieć, że takie ideowe podstawy tych afer są podobne. Skala wyprowadzki pieniędzy jest trochę inna, bo rząd wielkości. Przy okazji afery ArtB w początku lat 90. zniknęło z polskiego systemu bankowego 400 milionów złotych. W przypadku operacji Wołomin zniknęło 3 miliardy. Ta operacja trwała troszkę dłużej niż ArtB i dotknęła w sposób bezpośredni uczestników polskiego systemu bankowego, w sposób szczególny członków Skogłomin. Jakie te powiązania są? My widzieliśmy wśród, po ujawnieniu listy kredytobiorców, ich powiązań gospodarczych, widzieliśmy te powiązania gołym okiem. Wśród największych kredytobiorców Skogłomin można znaleźć osoby z bliskiego otoczenia pana Baksika i Gąsiorowskiego, twórców ArtB. No chociażby pan Maciej Wójcicki jest jednym z większych udziałowców Skogłomin, chyba 150 tysięcy udziałów
co by wskazywało, że suma kredytów tego pana może sięgać nawet 15 milionów złotych. Zdaje się, że jest jeden niespłacony kredyt na kwotę chyba 3,5 miliona złotych. Ten pan jest powiązany również z aferami późniejszymi, takie jak afera związana ze spółdzielnią PAX. Tam były próby warszawską spółdzielnią PAX mieszkaniową. Mieszkaniową. Tak, próby doprowadzenia do upadłości tej spółdzielni. Zdaje się, że jakieś aresztowania były chyba w 2014 roku tych pana Baksika i pana Wójcickiego, czy jakieś perturbacje mieli prawne z tego tytułu, więc są to związki biznesowe tych osób dość jawne. Kolejne osoby to pojawia się tam taka spółka Banking Management Group, której udziałowcem jest pan Mirosław Gajewski. Ta spółka Banking Management Group to jest spółka związana z panem, wyleciało mi teraz nazwisko, panem Dzbańskim, pan Andrzej bodajże Dzbański i biznesowy wspólnik też pana Gąsiorowskiego przez inną spółkę. Więc tutaj te powiązania personalne są. Są też niskie numery członkowskie tych panów. Czyli na samym początku. Skok Wołomin, tak. Pan Gajewski, przepraszam, pan Wójcicki zdaje się ma numer coś poniżej 19 tysięcy z groszem, więc to jest rok gdzieś jakiś 2002-2003. Ten drugi pan Gajewski chyba numer coś około 60 tysięcy, to gdzieś lata 2008, więc personalne powiązania to jest bardzo ważny wątek, bo można powiedzieć, że ci ludzie, którzy skrzykiwali się do tej afery, no, byli w jakiejś grupie towarzyskiej i to, że bezpośrednio figurują z imienia i nazwiska pod tymi niespłaconymi kredytami, to świadczy o tym, że mieli pewność bezkarności po prostu, że to co robi syndyk Kochański w tej chwili, w tej sprawie, próbuje zapewnić anonimowość, bo to nieujawnienie innemu bankowi tej listy kredytowej, czyli brak tej sprzedaży w całości innemu bankowi, brak windykacji, no to jest de facto zapewnienie bezkarności tym osobom, bo sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka to oczywista utrata swoich depozytów przez poszkodowanych, ale również możliwość podstawienia tam dowolnych firm windykacyjnych i sprzedania tych wierzytelności za przysłowiową złotówkę tym, którzy je wyłudzili przez podstawione firmy, oczywiście windykacyjne. Tutaj pojawia się jeszcze możliwość prania pieniędzy, bo można sobie w cudowny sposób te wierzytelności spłacić, zmienić jeszcze 10 innych firm windykacyjnych po drodze i bez żadnej wyceny rynkowej sprzedać to za cały ten majątek Skok Wołomin za przysłowiową złotówkę. Porównam to tylko do tego, co powiedział pan profesor Zarzecki, biegły wyceniający majątek Skok Wołomin, że jego wycena, ta wycena, która została zrobiona na te 100, w sumie 170 milionów, jego wycena jest wyceną bardzo oszczędnościową. Oszczędnościową w sensie bardzo ostrożną i minimalistyczną, czyli wyceną, która ma służyć dla instytucji finansowej do właściwej wyceny, do uplasowania tego portfela kredytowego na rynku przez profesjonalistów z rynku finansowego. Taką zachęcającą wycenę. Jeżeli na skutek działań takich dyscyplinujących tych dysydentów w postępowaniu upadłościowym, tak jak widać z otoczeniem ARDBI związanych, dojdzie do bezprawnej de facto i precedensowej sprzedaży z wolnej ręki bez wyceny rynkowej, no to mamy
mamy po prostu taki epitafium tego skoku stulecia, czyli brak winnych i ci winni dodatkowo stają się beneficjentami, mogą dopełnić przestępstwo. Nie ponoszą nigdy konsekwencji, wszystkie dane ich historii kredytowych zostaną zniszczone. Już są niszczone te kredyty spłacone, bo tam jest czas 5-letnich przechowywania w archiwach syndyka. I dochodzimy do, można powiedzieć, kompletnej porażki i sukcesu tych, którzy tą aferę wymyślili. A widzicie Państwo, że ludzie z ArtB nie byli tej aferze obcy z imienia i nazwiska. Rozumiem, że takich wątków łączących aferę Skoku Wołomin z innymi aferami jest jeszcze sporo i myślę, że to nie jest na jedną rozmowę, na jedno spotkanie, ale będziemy sukcesywnie te sprawy jak gdyby odsłaniać. Tak, postaramy się to robić, postaramy się to zrobić, dlatego że to jest nasz punkt honoru. Niezależnie czy ci poszkodowani, no bo oni stanęli na drodze po prostu tego walca, który miał zmieść z powierzchni ziemi wszystkie dowody po tej aferze, jakby ona się nie zdarzyła. Będziemy się starali to ujawniać. Mam nadzieję, że nasze działania medialne doprowadzą do tego, że jednak zadrży ręka tym dysydentom, którzy chcieliby to zamieść, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie dopuści do tego, żeby poszło to tą drogą quasi-legalną, nazwijmy to, bo to jest de facto droga nielegalna, to jest droga, która jest absolutnie niespotykana i niedopuszczalna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja wspomnę może jeszcze tylko na koniec o tym wątku, który tutaj zaczęliśmy, takiego błyskawicznego trybu zakończenia afery Skok Wołomin w tym przedwyborczym i wyborczym roku. Mianowicie chciałbym wrócić historycznie do afery KNF, bo ona miała dość znaczący wpływ na przebieg postępowania upadłościowego Skok Wołomin. Nawet można postawić tezę, że została sprowokowana, tak, dlatego że tak jak Pan tutaj widzi w tekście, przy okazji afery KNF, 2 tygodnie przed jej wybuchem praktycznie, zostaje nagle zmieniony skład sędziowski, czyli sędzia komisarz, objawia się nowy pan Cezary Zalewski. On w trybie ekspresowym zapoznaje się z aktami liczącymi 150 tomów postępowania upadłościowego Skok Wołomin. To chyba nie spał dniami, nocami, pracował. Tak, prawdopodobnie. I po kilku dniach od mianowania go na to stanowisko wysyła do KNF-u taką kluczową w zakończeniu postępowania upadłościowego kluczowy wniosek o opinię KNF-u. KNF tak się zupełnie dziwacznie składa, że w tym momencie, dzień po wpłynięciu tego wniosku, mamy abdykację pana przewodniczącego Chrzanowskiego i zostaje pełniącym obowiązki jego zastępca pan Marcin Pachucki. Dokładnie jest pełniącym obowiązki na 7 dni i dokładnie sędzia Cezary Zalewski gdzieś przewidział, że on te 7 dni będzie pełnił tą funkcję, bo na taki termin dał mu w swoim piśmie zgodę, żeby w takim terminie 7 dni zapoznał się z aktami, zapoznał się i wydał opinię co do przebiegu przetargu na Skok Wołomin i wyłączenia tzw. środków pieniężnych. I w trybie wojskowym pan Pachucki tą decyzję podejmuje. My znamy kulisy tego, bo w tym czasie prowadziliśmy rozmowy z wiceprzewodniczącym KNF-u panem Diakonowem. Tak się złożyło, że dokładnie w przeddzień tych zakończenia tej kadencji pana Pachuckiego 7-dniowej spotkaliśmy się z panem Diakonowem wcześniej zaterminowanym spotkaniu i pan Diakonow wyraził osłupienie decyzją KNF-u.
Myśmy się kilka miesięcy spotykali z zespołem KNF-u, gdzie analizowane były działania syndyka i duże wątpliwości zgłaszane do postępowania upadłościowego. Cóż, pan Diakonow rozłożył ręce i powiedział, że on tego nie pojmuje, ale taka decyzja urzędu jest w trybie wojskowym. Więc przedstawiam państwu kulisy, jak to się działo. Działo się to na rozkaz, więc niewykluczone, że dalsza część tego postępowania, czyli między innymi ten podpis pod decyzją o odstąpieniu przetargu sędziego Zaleskiego też nastąpi na rozkaz. No, musimy o tym wiedzieć przede wszystkim, musimy to rozumieć. Jeżeli tak się stanie, ujawnimy wszystkie wstydliwe kulisy postępowania upadłościowego, roli syndyka Kochańskiego w tym postępowaniu, roli ludzi, którzy odgrywają rolę dobrych wujków dla prokuratury, pana Filipa Pukaczewskiego, współpracującego wcześniej z panem Piotrem Sopą, głównym oskarżonym przy tych przekrętach finansowych SKOK Wołomin, a osobą wiarygodną dla prokuratury, osobą, która była przedstawiana nam przez zespół śledczy, który współpracował ze stowarzyszeniem w prokuraturze krajowej, szefa Departamentu Przestępczości Gospodarczej, pana Marka Ostrowskiego i pana prokuratora Janusza Grzyba. Osoba pana Pukaczewskiego, pana współpracującego z nim, pana Siemaszki, którzy w sposób cudowny odkupili od tych złych duchów afery SKOK Wołomin, pana Sopy i spółki wiele pozycji kredytowych i wiele nieruchomości, nagle spodziewając się zakończenia sprawy, odkupują te wartościowsze kąski, między innymi takie, jak przed chwilą, kilka dni temu u pana przedstawiał pan Henryk. Jednym z właścicieli jego nieruchomości jest właśnie pan Pukaczewski. I ci panowie, pan Siemaszko i pan Pukaczewski, pozostają o dziwo w bardzo dobrych relacjach z syndykiem Kochańskim. Stanowią jakby taki, powiedziałbym, terenowy oddział. Terenowy oddział, nie wiem, kancelarii Rezist, można powiedzieć, tej obsługującej postępowanie upadłościowe, współpracującej z syndykiem Kochańskim. No i cóż, i czekają na korzystne dla siebie zakończenie postępowania upadłościowego. Ja znam wiele wypowiedzi tych panów, oczywiście, które trafiły do mnie, nie publicznych, ale z zeznań świadków, o których wiem, że zwyczajnie oni czekają i chcą zmusić takich ludzi jak pan Henryk do tego, żeby przewłaszczyli te nieruchomości na nich i żeby oni mogli, no mówiąc wprost, rozkraść do zera ten SKOK Wołomin, czyli nawet to, co tam zostało, tych zabezpieczeń kredytów wartościowych nieruchomości, żeby to się stało własnością tych ludzi, którzy de facto współpracowali z tymi przestępcami. Dla prokuratury, powiem państwu tylko tyle, te osoby są wiarygodne i te osoby są, tu przytoczę to, co usłyszałem od pana prokuratora Janusza Grzyba na jednym ze spotkań. To są osoby wiarygodne dla prokuratury, które obciążają przestępców takich jak oskarżony w tej sprawie pan Piotr Sopa. Ja znam troszkę inną historię. Znam historię współpracy tych panów, znam kulisy i oczywiste jest to, że zostało to zaplanowane. A skoro zostało zaplanowane w ten sposób, to znaczy, że rola syndyka Kochańskiego w tej sprawie też jest kluczowa. Bo tylko on i inni dysydenci, brak działań prokuratury, może doprowadzić do tego, że ten szatański plan, gdzie winni tych przekrętów, że ten plan się uda. Że on się po prostu uda, a ci, którzy stanęli im na drodze, czyli społeczeństwo okradzione na te 3 miliardy i ci poszkodowani okradzeni na 100 milionów, zostaną wywłaszczeni bezprawnie ze swojej własności. My, jeżeli tak się stanie, pokażemy kulisy tego, pokażemy rolę w tym nadzoru, rolę ludzi bliskich senatorowi Biereckiemu, pokażemy rolę pana Janusza Szewczaka, bliskiego współpracownika senatora Biereckiego, głównego ekonomisty SKOK, pokażemy rolę pana Szewczaka w utrudnieniu działań stowarzyszenia, w tym, że próbował zakładać kontrstowarzyszenie, patronował mu, w którego skład miała wchodzić między innymi jedna z osób, która brała udział w tej mafii, pani
Boros Burlingo, pokażę kulisy rozmów o to, o jakich kredytobiorców pan Szewczak pytał mnie po ujawnieniu listy kredytobiorców. Było to jedno nazwisko i radzę państwu to nazwisko zapamiętać. Pana Stanisława Tomasza Bortkiewicza, o to nazwisko zapytał mnie pan Szewczak. Pan Szewczak to główny ekonomista SKOK, przypomnę. A pan Bortkiewicz to dyrektor ekonomiczny Telewizji Polskiej. Tutaj mamy gładkie przejście do wątków, które mówią o praniu pieniędzy w SKOK Wołomin. To pranie pieniędzy to między innymi interesy pana Sławomira Janowicza i jego prokurentki firmy z Ostródy, pani Agnieszki Sienkiewicz, notariusz z Ostródy, która jest największym deponentem SKOK Wołomin i przedstawicielem Rady Wierzycieli z ramienia deponentów. To kolejny absurd. Pokażemy te absurdy, pokażemy personalnie, kogo one dotykają, pokażemy, dlaczego ta sprawa jest tak chroniona, jak to się stało, że pod nadzorem takich ludzi jak pan senator Bielecki, pan Janusz Szewczak, wyparowały te ogromne sumy stamtąd i jak to się dzieje, że tym ludziom w ogóle nie zależy na tym, aby to postępowanie upadłościowe przebiegło zgodnie z prawem, że mają ochronę prokuratury, że syndyk jest bezkarny, jest poza prawem, może dowolne wolty przeprowadzać. Pokażemy zeznania świadków, dużo mocniejsze zeznania niż zeznanie pana Henryka, sięgające dokładnie istoty przekrętu. Dla zachęcenia państwa powiem tylko tyle, że podamy nawet, w jakich torbach pan Gazda i pani, jak to nazywają w tej grupie, Gaździna, wynosili pieniądze z siedziby pana Sopy we wrześniu 2015 roku i gdzie te pieniądze wcześniej były, w którym oddziale banku przez pana Sopę wypłacone. Być może były to pieniądze za cudowne uwolnienie pana Mariusza Gazdy, bo było tuż to po jego uwolnieniu z kilkumiesięcznego aresztu, a tuż przed zatrzymaniem pana Piotra Sopy. Jeżeli prokuratury nie interesują te sprawy, to my je pokażemy i my ośmieszymy prokuraturę. Ale nie poddamy się bez walki i przynajmniej moralnie ci ludzie będą przegrani. Taką mam nadzieję. Widzicie państwo, że nie rzucam słów na wiatr. Pokazuję konkretne fakty, konkretne zdarzenia. Mam pewność, że prokuratura jak do tej pory tymi rzeczami się nie zajmuje. W tych torbach, które wynosił pan Gazda z siedziby pana firmy pana Piotra Sopy, a dokładnie kancelarii z nim współpracującej w budynku Pasty we wrześniu 2015 roku, a więc już prawie że rok po upadłości SKOK Wołomin, były pieniądze nasze, deponentów, którzy te pieniądze tam złożyli. To jest chyba taka kropka nad i braku odpowiedzialności sprawców za tą aferę. Dziękuję bardzo za tą część rozważań dotyczących tajemnic afery SKOK-u Wołomin. Naszym gościem był pan Marcin Karliński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i bardzo. Czekamy na kolejne pana wizyty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.